Cześć, z tej strony Marcin Jasiński. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Photonius. Zacznijmy od newsów z ostatniego tygodnia. Zacznijmy od Nikona i jego opóźnienia długo wyczekiwanego obiektywu Nikor 7200 F28 z mocowaniem Z. Premiera miała mieć miejsce już 14 lutego, ale ze względów produkcyjnych mających na celu dostarczenie najlepszej jakości musi zostać ona przesunięta. O nowej dacie premiery Nikon poinformuje w późniejszym czasie. Nikon znów to zrobił. D6 ma prawie roczne opóźnienie z powodów jakichś technologicznych, czy to produkcyjnych. Ostatnio zaliczają mnóstwo jakichś dziwnych takich wpadek, choćby nawet ten Nikon 7200, o którym właśnie teraz mowa. Na samym początku, przy nocce prasowej, była informacja, że to ma być obiektyw parafokalny. No, w skrócie mówiąc, obiektyw, w którym jakby. System fokusa i zooma jest osobny. Takie obiektywy często są używane przy produkcjach filmowych i taka była notka prasowa. Natomiast po kilku dniach dali nową notkę prasową, w której okazało się, że to była pomyłka i że ten obiektyw jednak nie będzie parafokalny, więc. Jak można coś takiego zrobić? Mają zrobić tylko jedną rzecz: wstawić notkę z informacjami na temat danego obiektywu, na temat premiery, nowości ich i wstawiają notkę z nieprawidłowymi informacjami, które w ogóle nie mają miejsca. I na, co to miało na celu? Nie wiem, może to jest zagrywka marketingowa, tak sobie myślę, że puścić świat fajną informacją, jakie coś nie będzie fajne, a potem po kilku dniach małym druczkiem napisać SORY, ale tam połowa rzeczy to była nieprawda, pomyliliśmy się. Nikon macie minusa. Fuji natomiast opatentował najjaśniejszy obiektyw pod średni format. Jest to Fuji GF 90 mm F14. Ekwiwalent dla pełnej klatki jest to 71 mm oraz F11. Obiektyw jest wciąż w fazie rozwoju, dlatego na pewno będziemy musieli poczekać jeszcze trochę czasu, zanim dowiemy się, kiedy będzie on miał premierę. Fujifilm również zaprezentowało prototyp swojego nowego obiektywu pod aparaty z serii X. Jest to Fujifilm XF50mm F1. Ma to być, uwaga, najjaśniejszy obiektyw na świecie z autofokusem. Fuji, jak widać, w tym roku ma zamiar bić rekordy. Powiem Wam szczerze, że naprawdę Fuji mi bardzo imponuje, ponieważ niedługo, od 26 lutego ma pojawić się x 4 Też na niego z niecierpliwością czekam. Jestem bardzo ciekaw tego aparatu niepełnoklatkowego. Do tego pojawiają się nowe obiektywy, w których chcą bić rekordy, jeżeli chodzi o jasność. Nie wiem, czy to jest... Dobra, dobra droga, natomiast mogą one być naprawdę ciekawe optycznie. Ostatnim newsem z tego tygodnia jest Petzval 80,5 mm f1.9. Petzval właśnie ujawnił swój nowy obiektyw i jednocześnie rozpoczął kampanię na Kickstarterze. Obiektyw ten jest efektem siedmiu lat rozwoju i, i tak naprawdę zawiera bardzo dużo ciekawych rozwiązań w stosunku do poprzednika, jakim był Petzval 85 mm. Osoby, które znają tą firmę i wiedzą, jakie obiektywy ona produkuje, wiedzą, że charakteryzują się one specyficznym bokechem typu Swirl. Jest to bokech taki kolisty, jak możemy znaleźć choćby w Heliosie. Obiektyw ten oprócz płynnego pierścienia, którym będziemy mogli zmieniać przysłonę od f1.9 do f16, e, będzie posiadał specjalny slot na specjalne płytki w różnych kształtach e, z różnymi wycięciami, e, które będą pozwalały nam e, uzyskać e, bokeh specyficzne, a mianowicie światło jak często mamy na przykład lampek różnego typu, często ludzie robią lampki choinkowe, czy też w ogóle rzeczy, które mocno świecą. W tym momencie on będzie zamieniał koliste kolej kolisty bokach na bokach w kształcie, w kształcie serduszek różnego typu jakiś kształtów. Ponadto firma wypuszcza ten obiektyw w dwóch wersjach: w wersji basic i w wersji advanced bokach control edition. Ta druga wersja różni się od tej pierwszej tym, że będzie miała specjalny ring, którym będziemy mogli zmieniać na siedmiu poziomach siłę jakby bokechu, czyli od słabo zauważalnego po bardzo mocny, ten typu, typu swirl bokeh. Możecie to teraz zobaczyć na zdjęciach. Z pozostałych rzeczy to średnica filtrów, która ma 67 mm, waga 440 g oraz możemy ostrzyć od 80 cm. Obiektyw ten będzie dostępny pod lustrzanki Nikona i Canona, natomiast po przejściówkach oczywiście będziemy mogli podczepić go pod innego typu systemy. Jego cena na Kickstarterze to 290 dolarów za wersję Basic oraz 356 dolarów za wersję z pierścieniem, w którym możemy kontrolować siłę bokechu. To tyle jeżeli chodzi o newsy, nie było ich bardzo dużo w tym tygodniu, natomiast przechodzimy teraz do plotek. 4 trzecie Rumors opublikowało właśnie zdjęcia i specyfikację prawdopodobną nowego flagowca od Olympusa, czyli OMD M1 Mark III. Możecie teraz zobaczyć zdjęcia. Ja natomiast szybko przedstawię Wam prawdopodobną specyfikację. Ma on posiadać matrycę Live MOS 20,4 megapikseli, czyli taką jak poprzednie modele. Stabilizację 7 f to jest dosyć dużo. 7,5FV w połączeniu ze stabilizacją w obiektywie. To są naprawdę fajne wyniki. Tryb high który daje nam zdjęcia 80% megapikseli, a bez statywu 50 megapikseli. To jest odpowiednik takiego pixel shifta, jak mamy w Sony przykładowo. Eee, następną rzeczą jest 121 krzyżowych punktów AF z detekcją fazy. Wykrywanie twarzy joka standardowo Star Sky AF, czyli automatyczne ustawianie ostrości na gwiazdy. Osoby, które zajmują się astrofotografią, dobrze wiedzą, że muszą ustawiać ostrość manualnie, natomiast tutaj aparat będzie ustawiał ją automatycznie. To jest ciekawostka. Jego wymiary to 134,1 na 90,9 na 68,9 mm. Jego waga to 504 g. Prawdopodobnie Olympus zapowie ten aparat już w lutym. Wraz z premierą M1 Mark III ma pojawić się również nowy obiektyw z serii Pro. Jest to M.Zuiko Digital ED 12-45 mm f/4.0 z serii Pro. Jego parametry to maksymalne powiększenie 0,25 raza, minimalna odległość ostrzenia 12 cm, specjalne powłoki Zero, rozmiar filtra to 58 mm, wymiary 63,4x70 mm oraz waga 254 g. Pod Nikona natomiast mają pojawić się dwa zupełnie nowe obiektywy pod mocowanie Z. Ma być to Nikkor Z 20mm f1.8s oraz Nikkor Z 24-200mm. I tutaj nie znamy tej dolnej wartości przysłony, z jaką będzie pracował ten zoom, natomiast będzie ta druga wartość górna będzie wynosiła 6,3. Nie znamy niestety daty zapowiedzi tych obiektywów, ale możemy się spodziewać, że będzie to tuż po ogłoszeniu Nikona D6. Na sam koniec Canon RF 24-105mm. F3,5 do 5,6. Właśnie wyciekły zdjęcia tego nowego obiektywu Canona pod mocowanie RF. Ma to być alternatywa pod kitowy obiektyw pod system RF bezlusterkowy. Jestem bardzo ciekaw, tak naprawdę, tego obiektywu, jeżeli chodzi o cenę. Natomiast jeżeli chodzi o jakość, zupełnie się nie martwię, ponieważ Canon ostatnimi czasy to, co pokazuje, to te obiektywy, które tworzy pod bezlusterkowce. W zasadzie pod, no tak, już, już są dwa, czyli pod bezlusterkowce RK i RP, niedługo R5 i R6, mam nadzieję. To są naprawdę niesamowicie wysokie jakości, są optycznie świetne i zupełnie się nie martwię o to. Tylko teraz kwestia ceny, jaka będzie tego obiektywu, którym no, można nazwać obiektywem kitowym. Rozszerzanym kitowym i jestem ciekaw, i na pewno wiele osób będzie chciało go kupić. I z niecierpliwością czekamy na ogłoszenie tego obiektywu. Zapowiedź również jest planowana prawdopodobnie na luty tego roku. Warto zauważyć, że w lutym pojawi się nam naprawdę mnóstwo nowego sprzętu od aparatów po obiektywy i myślę, że kwestia tygodnia, dwóch, gdzie już pojawią się tu nowości. Na pewno ma się pojawić Fuji X-T4, Nikon D6, Olympus M1 Mark III, na pewno pojawią się również obiektywy z tych stajni, pojawią się obiektywy Canona, przecież Canon ma się pojawić właśnie EOS R5, R6, więc to naprawdę będzie bardzo, bardzo intensywny luty, jeżeli chodzi o nowości. I tylko się cieszyć, bo więcej sprzętu i większy będziemy mieli wybór. Mam nadzieję, że będzie on świetnej jakości i parametry również spełnią oczekiwania klientów. I to byłoby na tyle w tym odcinku. Ja Was zapraszam do subskrypcji mojego kanału, do dawania łapek w górę i do dołączenia do moich patronów, dzięki którym mogą powstawać materiały na moim kanale. Link do Patronite'a macie w opisie poniżej filmiku. A ja zapraszam Was do komentowania informacji, sprzętów, newsów. Możemy porozmawiać, piszcie w komentarzach, z chęcią odpowiem i możecie też podyskutować, co sądzicie na temat sprzętu. Czy czekacie na jakiś z nich bardzo? No i do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się, cześć.